Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Adam Gawęda, nowy wiceminister energii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Już myślałem, że polski rząd nie potrzebuje ministra od górnictwa. Nie, no zawsze potrzebował, potrzebuje i nominacja na to stanowisko mojej skromnej osoby wskazuje, że... skromnej osoby, uwielbiam to określenie. Ale tak to jest, no po prostu z pokorą przyjmuję i przyjąłem... Minister Gawęda jest skromną osobą, tak, to prawda. Natomiast dlaczego trwało to tak długo? Po wyborach były bardzo ważne tematy dotyczące zbudowania nowego kształtu rządu. Mówię tu o ministrach konstytucyjnych. Też były kwestie dotyczące obszaru funkcjonowania Ministerstwa Energii w tym szerszym rozumieniu, bo przecież pracowałem jeszcze jako przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej nad ustawami związanymi i z cenami energii, i z nowymi rozwiązaniami w sektorze energetycznym. W związku z tym wymagało to trochę dłuższego czasu. Ale jak po wyborach minister Tobiszowski tak od zimy miał na głowie kampanię do Europarlamentu? Co śląskie górnictwo straciło przez te pół roku? Nie pół roku. Po pierwsze, od wyborów do Europarlamentu do momentu powołania mojej osoby na stanowisko sekretarza stanu pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji upłynęło zaledwie półtorej miesiąca. I w tym miejscu... Panie ministrze, jeszcze kampania. Ale pan minister wykonywał swoje obowiązki. Natomiast w tym miejscu chciałem podziękować za zaufanie i ministrowi Tchórzewskiemu za propozycję mojej osoby, jak również przede wszystkim panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który obdarzył mnie ogromnym zaufaniem, bo to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna funkcja, szczególnie tutaj na Śląsku, bo przecież górnictwo nie tylko jest na Śląsku, jest w Lubelskiem, ale tu na Śląsku ono ma znaczenie bardzo duże i chcemy, żeby ono było bardzo bezpieczne i żeby było stabilne. Loty służbowe pan jakieś już odbył? Na zakupy, po leki, nie, do domu? No proszę panie redaktorze, tu nie przesadzać. Głównie tu działam w poniedziałki na miejscu w Urzędzie Wojewódzkim i tu się spełnia też to powiedzenie, żeby władza była trochę bliżej tych spraw bardzo ważnych. W związku z tym ten oddział jakby zamiejscowy Ministerstwa Energii nadal utrzymuje. Podpisałem umowę, zatrudniłem tutaj pracownika, tak żeby być bliżej tych spraw bardzo ważnych dla Śląska. I samochody służbowe, które są do naszej dyspozycji, są rzeczywiście wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów służbowych. Panie ministrze, to teraz poważnie, w pierwszych wywiadach mówi pan tak, ograniczę import węgla do Polski, a przy tym pan wątpi w możliwość budowy nowych kopalń na Śląsku między innymi. Nie chcę wiedzieć, jak to się mówi na to pod ziemią, ale na ziemi to chyba sprzeczność się nazywa. Nie, to nie jest sprzeczność. Ja powiedziałem o ryzykach budowy nowych kopalń w nowych lokalizacjach, bo tam spotykamy się z obiektywnym, bardzo dużym sprzeciwem samorządów. I o tym powiedziałem. To, że potrzeba jest budowy nowych kopalń, to wskazuje również na to, że w trakcie teraz przeglądu prowadzonego w spółkach górniczych, przeglądu potencjału złożowego, możliwości wejścia w nowe rejony, analizujemy również rozbudowę istniejących kopalń. A co to jest rozbudowa istniejącej kopalni? To praktycznie budowa nowej kopalni. I takie lokalizacje są w tej chwili poddawane bardzo głębokiej analizie. Więc będziemy budowali kopalnie, ale tam, gdzie jest akceptacja społeczna i tam, gdzie to nie rodzi tak ostrych protestów. Popatrzmy tylko, co się Adam w Rybniku wydarzyło. To prawda, a to prywatna akurat inicjatywa. Ale Adam Gawęda, nowy wiceminister energii, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Adam Gawęda, wiceminister energii, jest naszym gościem. Po raz drugi witam pana i witamy państwa. Witam również bardzo serdecznie. Jeszcze tak o tym imporcie, o którym pan mówi. No jest co ograniczać, bo węgla z Rosji mamy coraz więcej. Przypominam tylko kiedyś, że politycy PiS oskarżali rząd Platformy, że kupując węgiel od Rosji, wspiera wojny putinowskiej Rosji właśnie. Rzeczywiście ten import węgla w tej chwili jest zbyt duży. On tak naprawdę niszczy nasz rynek, bo prywatni importerzy być może przeszacowali swoje możliwości rynku i zakontraktowali dużo większą ilość niż jest potrzebnego tego węgla dzisiaj w energetyce zawodowej, czy w ciepłownictwie, czy też u odbiorców indywidualnych, a w związku z tym ograniczenie tego importu może się odbywać w
takim dobrym procesie, w zaplanowanym procesie. Chcemy zbudować silną grupę górniczą, umocnić potencjał wydobywczy, wejść w nowe rejony, bardziej wydajne ściany i to będzie ten kierunek właściwy, który na trwale spowoduje ograniczanie tego importu. Czemu zresztą przez 3 lata w tej chwili Polska o 160% powiększyła ilość węgla sprowadzaną akurat z Rosji. Dlaczego akurat z Rosji? Proszę zwrócić uwagę, no przecież prywatni importerzy wybierają tam, gdzie jest taniej i tam, gdzie może być to szybciej. A w związku z tym, jeśli to jest kierunek rosyjski, ten w tej chwili najtańszy, no to prywatni importerzy tak to realizują. Ale nie tylko prywatni importerzy, panie ministrze. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że w górnictwie to jest proces. I zauważmy, że w tych latach 2012, 13, 14 inwestycje, w tym również inwestycje kapitalne, drążenia wyrobisk były ograniczone do minimum. To był poziom nakładów rzędu 1 100 000 000 zł. My w tej chwili, w roku 2019, realizujemy inwestycje na poziomie 2 800 000 000 zł. Czyli to jest prawie trzykrotnie więcej. I nadrabiamy. Ale efekty, panie redaktorze, przyjdą troszeczkę później. Już w tej chwili, to co powiedziałem, dokonujemy przeglądu wszystkich kopalń i ruchów zakładu górniczego w spółkach wydobywających węgiel na Śląsku, nie tylko. I taki przegląd pokaże, jakie mamy jeszcze rezerwy w złożach, gdzie możemy wejść, jakie ściany możemy uruchomić szybciej, żeby podnieść efektywność, żeby podnieść po prostu wydobycie. Dzisiaj tego wydobycia nam brakuje. Mówi pan to, też, tak, panie ministrze, żeby pan też nie najlepiej trochę oceniał dokonania swojego poprzednika. Nie, plan dla górnictwa powstał 2 lata temu i każdy plan co rok, co 2 lata powinien być poddawany pewnemu przeglądowi. Po pierwsze, trzeba należy ocenić stopień jego realizacji, zobaczyć, czy gdzieś może trzeba dokonać korekty i ten przegląd właśnie ma temu służyć. Poza tym też chcę mieć wiedzę, w jakiej kondycji w tej chwili jest górnictwo i co można zrobić, jeszcze raz to mocno podkreślam, żeby podnieść efektywność i wydobycie, bo przecież z przychodów, z większych przychodów i z wygenerowanych zysków będziemy mieli więcej środków na to, żeby również mieć pieniądze na podwyżki płac, a górnicy oczekują dobrej pracy, ale z drugiej strony i dobrego wynagrodzenia. Wszyscy. Sytuacja w spółce Tauron Wydobycie. Myślałem, że w górnictwie wszystko jest tip-top, a tu bankructwo wisi w powietrzu. No rzeczywiście spółka Tauron Wydobycie jest w trudnej sytuacji. Tam niedokończone są jeszcze inwestycje. Został tam skierowany naprawdę bardzo dobry zespół. Przede wszystkim fachowców i prezes i wiceprezes są w tej chwili bardzo mocno zaangażowani. Każdą kopalnię analizują indywidualnie. Nawet powiem, że poszczególne elementy tej kopalni są bardzo wnikliwie analizowane, żeby postawić właściwą, dobrą diagnozę. Jeśli postawi dobrą diagnozę, to i proces leczenia jest szybszy i skuteczniejszy. Pan w przypadku tych kopalń stawia. Pan mówi tak, w ostatnich latach zabrakło w Tauron Wydobycie konsekwencji, właściwego zaangażowania w realizację planów inwestycyjnych. Co to właściwie oznacza, panie ministrze? No, należy szybciej, jeśli się w danym zakładzie górniczym rozpoczyna inwestycję, to trzeba określić etapy tej inwestycji, jak najszybciej ją zrealizować, bo wtedy ona jest opłacalna. A kto inwestycja za to odpowiada, że tak nie było w strategicznej spółce? Ale ja nie mam zamiaru dokonywać w tej chwili oceny. Ja jestem od 15 lipca i od 16 lipca podejmuję decyzje, za które ja odpowiadam. I w tym momencie w Tauronie, żeby tą spółkę i poszczególne kopalnie, Janina, Brzeszcze, Sobieski podnieść tak, żeby po prostu efektywnie wydobywała węgiel, no to musimy dokonać bardzo gruntownych zmian i organizacyjnych, bo pracownicy muszą szybciej dojeżdżać do pola, muszą wykonywać swoje zadania tak, aby efektywnie wydobywać węgiel i to jest proces, który musi być bardzo wnikliwie przeanalizowany. Wszystkie osoby, od dyrektora poprzez kierownictwo kopalni na Sztygarów i osoby tam pracujące na stanowiskach górnika i poszczególnych wszystkich innych, muszą wiedzieć, że zadania realizuje się w pełni i solidnie. I górnicy są zorientowani. Pięknie, nie, ale górnicy są zdeterminowani, żeby to robić. Tylko górnicy, ja tu jeszcze muszę dokończyć, tylko górnicy też oczekują, że po prostu poprawi się tam i organizacja pracy, i proces transportu. Dlaczego ta praca była niezorganizowana do tej pory? Jeszcze raz mówię, to nie jest moja rola, żeby dokonywać... Ale pańska rola, no jak to nie pańska rola? Pańska rola.
żeby musiał patrzeć, dokonać tego audytu. Ale żeby patrzeć się w tył, ja patrzę w przód. Dzisiaj mamy sytuację taką, że spółka rzeczywiście jest w trudnej sytuacji. Będzie sprzedawać swoje kopalnie? Chcemy ją uporządkować. To jest jeszcze decyzja ostatecznie nie podjęta. Taka decyzja wymaga głębokiej analizy. Chciałbym, żeby spółka Tauron Wydobycie w swojej konstrukcji tej organizacji, jaką w tej chwili jest, czyli składająca się z trzech kopalń, funkcjonowała na dużo lepszym poziomie. Takim, który pozwoli na generowanie zysków. Wtedy będziemy się zastanawiali, jak proces restrukturyzacji tej spółki dalej poprowadzić. Czyli możliwe, że jakaś kopalnia Tauronu zostanie sprzedana. Jest taka ewentualność rozważana, ale decyzji, jeszcze raz powtarzam, takiej nie podjąłem. A jeśli tak, to komu? No jeśli nie podjąłem decyzji o sprzedaży, to nie mogę mówić panie komu. Panie ministrze, w PGG być może potencjalnym nabywcy też nie jest wesoło. Sam pan zresztą powiedział, podwyżki, sprawa podwyżek górnikom się należą takowe? Praca na dole kopalni jest i odpowiedzialna, i no, trudna, obejmująca, znojna, wiele ryzyk, niebezpieczna. Wiele ryzyk. Rok minął od ostatniej podwyżki, panie ministrze. Na ten rok zaplanowane podwyżki są realizowane, jest również ta wypłata jednorazowa. Były nagrody niedawno, tak jest. Należą się kolejne podwyżki? Chcemy najpierw podnieść wydobycie i efektywność całej spółki, by mieć czym się dzielić, mówiąc krótko. Więc myślę, że ten rok po tym przeglądzie również będzie dobrze zamknięty. Mówię tu i po stronie przychodowej, i po stronie zysku. I wtedy będziemy też się zastanawiać o kolejnych podwyżkach. Związkowcy dzisiaj mówią tak, rekordowy rok, rekordowe zyski, chcemy zarabiać więcej. I podkreślają, żarty się skończyły. Żeby zarabiać więcej, musimy też bardziej efektywnie wydobywać i to wszystko jest w tym całym procesie bardzo odpowiedzialne. Chcemy, żeby pracownicy dużo więcej zarabiali, ale żeby to było możliwe, musimy w każdej kopalni dokonać pewnego przeglądu, być może małych zmian organizacyjnych, poprawy takiej organizacji pracy, tak aby ten czas pracy w przodku czy w ścianie też się proporcjonalnie wydłużał i wtedy wszyscy będą zadowoleni. I ci, którzy kierują kopalnią, i ja jako minister odpowiedzialny za górnictwo, ale przede wszystkim pracownicy, którzy naprawdę ciężką pracą zasługują na dobre wynagrodzenie. Panie ministrze, to może należy w końcu uzgodnić, wynegocjować układ zbiorowy. No ile można na niego czekać w PGG? To już jest chyba z półtora roku opóźnienia, jeśli chodzi o termin dzisiaj, a jego w ogóle nie ma. No to bardzo ważny dokument, który będzie przyjęty i który w pewien sposób reguluje całą tą sferę wynagrodzeń, premiowania za dobrą pracę i tak dalej. To jest bardzo ważne porozumienie. Ono wymaga jeszcze analizy i akceptacji też ze strony społecznej, ale też powiedzmy sobie uczciwie, te różnice wynikające z różnych uwarunkowań na poszczególnych kopalniach, które wchodziły w skład różnych spółek, to potem było łączone, dzisiaj też wymaga dokapitalizowania. Mówiąc krótko, podpisanie takiego układu zbiorowego jest możliwe wtedy, kiedy wspólnie dojdziemy do konsensusu i znajdziemy środki na to, żeby te nierówności wszystkie no, zniwelować. A coś się dzieje w ogóle w tej sprawie? Cały czas. No oczywiście odbył się niedawno w Warszawie zespół trójstronny, też były te sprawy poruszane. Zespół, który zajmuje się oceną uzyskiwanych wyników w górnictwie, również się spotkał dzień wcześniej w ministerstwie, więc te sprawy analizujemy. Mamy świadomość wagi tego dokumentu, który w przyszłości mógłby wiele też ustabilizować tych kwestii związanych zarówno z wynagrodzeniami, jak i uproszczeniem tych wynagrodzeń, bo dzisiaj dużo górników również nam sygnalizuje, że jest to tak rozbudowane i tak skomplikowane, że niektórzy nie potrafią się, mówiąc tak kolokwialnie, w tym wszystkim połapać. Więc chcemy to uporządkować tak, żeby system wynagrodzeń był bardziej czytelny. Panie ministrze, górników też można zrozumieć, bo PGG nie tylko więcej zarabia, ale też więcej wydaje, czy chce wydawać. Co pan sądzi o pomyśle, aby Polska Grupa Górnicza była sponsorem tytularnym Stadionu Śląskiego?
No, Stadion Śląski jest taką perełką Śląska. Polska Grupa Górnicza jest największą spółką górniczą, więc tutaj należy to jeszcze raz bardzo wnikliwie przeanalizować, czy nas na to rzeczywiście stać w takiej konfiguracji, jak to wstępnie było zaplanowane, ale myślę, że ze ten 2-3 kierunek... miliony złotych rocznie, tyle to może kosztować PGG, stać na pewno spółkę na coś takiego? Pytanie tylko, czy na tego typu działania i działalność chcemy przeznaczać rozsądne pieniądze, a myślę, że tak. I tu nie ma osób, które by uważały inaczej. Chcemy tylko, żeby te środki, jeśli wydajemy, to żeby były racjonalnie spożytkowane na cele takie związane i ze sportem, i z kulturą, i z rekreacją, żeby po prostu ten stadion żył wieloma różnymi atrakcjami, różnymi imprezami, w przyszłości koncertami odbywającymi się i organizowanymi jakimiś przedsięwzięciami sportowymi. A co to znaczy, panie ministrze, to wszystko... że pan chce to jeszcze zastanowić się nad tym, czy to warto i czy znaczy, warto takie pieniądze na to wydać? Jest porozumienie wstępne. Licytacyjne, jako... nie wiadomo tak naprawdę, co się dzieje w tej sprawie od paru miesięcy, jest, po wyborach? Jest porozumienie podpisane, w ten proces wszedłem, że tak powiem, z marszu. Też potrzebuje czasu, żeby pewne rzeczy tam dokładnie przeanalizować, zweryfikować i w odpowiednim czasie na pewno dojdziemy do dobrego rozwiązania i do konsensusu, tak aby to, co jest perełką Śląska, było dobrze w przyszłości wykorzystywane. Czyli pan nie rozważa ewentualnego wycofania się z tej, nazwijmy to, umowy? Dobry model funkcjonowania stadionu ze sponsorem tytularnym jest możliwy, wymaga jeszcze, tak jak powiedziałem, dobrym sponsorem, no, potencjalnym kandydatem na tego sponsora? Polska Grupa Górnicza jest największą spółką na Śląsku, zawsze związaną z tradycjami górniczymi. Stadion też te tradycje w pewien sposób przenosi do czasów obecnych i myślę, że ten kierunek jest właściwy, ale on, jeszcze raz powtarzam, wymaga pewnej z mojej strony głębszej analizy. Z mojej strony. Tylko jakie korzyści Polska Grupa Górnicza odniesie z bycia sponsorem tytułu w nazwie Stadionu Śląskiego? No, więcej węgla będziecie sprzedawać, proszę, czy produkować? Ale proszę zwrócić uwagę na wczorajszą wielką uroczystość w ogrodach biskupich. Piknik rodzinny zakończony pięknym koncertem przypominającym stulecie pierwszego powstania śląskiego, to tak naprawdę inaugurujący. PGG i Polska Grupa Górnicza. Ile tam rodzin? Do wszystkich kopalń. Od północy po południe, ale to nie kosztowało 3 miliony złotych. Nie kosztowało, ale to były pieniądze, to były środki, które były właściwie jakby w cudzysłowie zainwestowane, czyli przekazane na tą sferę, która jest przez pracowników również oczekiwana. Wspólne biesiadowanie od mszy, która odbyła się, którą poprowadził i przewodniczył ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, po biesiadowanie, po wiele atrakcji, po zabawy dla dzieci, po rodzinne, wspólne spędzenie niedzieli, aż po koncert, który to jakby ten pierwszy dzień uroczystości stulecia powstań śląskich, no to piękna tradycja i te pieniądze również w takim obszarze muszą się znaleźć, by integrować środowisko górnicze. A trudniej wam górnicy, będzie w takim razie górnikom górnicy jeżdżą że nie na dół, macie pieniędzy na ale górnicy podwyżki. Jeżdżą na dół, ciężko pracują i powinni godnie zarabiać, ale spółka, która dla tego środowiska funkcjonuje, tego typu środki też powinna przeznaczać, bo one są rzeczywiście dobrze zainwestowane. Panie ministrze, to jeszcze na koniec wybory. Ministerialna kariera, krótka do wyborów, fakt, to może panu pomóc, a pomoże w jesiennych wyborach, bo przeszkodzić też może właściwie. Absolutnie w tych kategoriach tego nie rozpatruję. Start w wyborach to jest rzecz, co do której nie ma żadnej wątpliwości, że każdy polityk, jeśli chce kontynuować swoją działalność publiczną, to musi się zmierzyć z wyborami i to wyborcy będą decydowali. Natomiast to, co teraz wypełniam, to, co jest mi w jakiś sposób przekazane, by kontynuować i by w przyszłości rozwijać, to jest zupełnie inna działalność. To jest działalność, która wymaga ogromnego poświęcenia i z drugiej strony... Ale listy są już układane, panie ministrze. I z drugiej strony nie mogę tego jednego nakładać na drugie. Odpowiedzialność za górnictwo jest, ale odpowiedzialność za górnictwo jest tak olbrzymie, że nie może zachodzić ani nachodzić na kampanię wyborczą. W Rybniku jedynką niezniszczalny Bolesław Piecha, a pan na którym miejscu w takim razie?
Jeszcze ostatecznie nie zdecydowano, czy ja będę kandydatem do Senatu, czy do Sejmu, więc zostawmy to jeszcze. Senator Gawęda, minister Gawęda to wolałby do Senatu, czy do Sejmu? Kiedyś chciałbym, pan był posłem. Chciałbym i to zrobię wszystko, żeby wzmocnić naszą drużynę, byśmy osiągnęli najlepsze z możliwych wyników, by samodzielnie kontynuować naszą drogę zmian w Polsce, restrukturyzacji górnictwa i te wszystkie procesy, które przed nami, te wszystkie projekty i zadania, myślę, że będziemy w stanie realizować, kiedy jedną silną drużyną po prostu wygramy wybory. Cóż za dyplomatyczna odpowiedź. Nie, ale to jest mój cel. Nasz cel wspólny. Wzruszony. Panie ministrze, to jeszcze na sam koniec. A co pan sądzi o nowym Ślązaku? O nowym, wspaniałym Ślązaku, premierze Morawieckim? No to najlepszy kandydat, jakiego mogliśmy mieć tu na Śląsku. Proszę zwrócić uwagę, że to jak nie jest kwestia... Jak w kawale o Sztylicu, tylko się nie, za nim spadochron ciągnie, panie ministrze. Proszę popatrzeć, panie redaktorze, nie na ostatni miesiąc czy dwa, ale na całą jego kadencję. Od wicepremiera do premiera. Najczęściej przyjeżdżał na Śląsk. Zawsze kwestie związane z rozwojem Śląska. Proszę zwrócić uwagę, że program dla Śląska, odpowiedzialnego rozwoju, który jest dzisiaj szacowany na ponad 54 miliardy, to pan premier Mateusz Morawiecki na Śląsku, w Katowicach nie tylko komunikował, ale dzisiaj tworzy zespół, który monitoruje proces realizacji tego programu. W związku z tym to nie jest tak, że pan premier Mateusz Morawiecki jest ze Śląskiem jest tylko może, związany kandydowaniem. On ze Śląskiem, ogromny sentyment, ale on jest ze Śląskiem, absolutnie tak nie należy tego określać. Jest ze Śląskiem związany, jest najlepszym kandydatem, jest liderem Śląska do Sejmu, do parlamentu. Przecież to jest żółta kartka dla waszych śląskich struktur PiS. Gdyby w Katowicach był jakiś silny lider, silny potencjalnie polityk na pierwsze miejsce, na otwarcie listy, no to premier pewnie wybrałby jakiś inny region, który nosi w sercu. Ja bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję panu premierowi za tą odpowiedzialną decyzję, bo rzeczywiście to, co pan premier w ramach programu dla Polski i w tym programu dla Śląska zrobił jeszcze jako wicepremier, a później kontynuował jako premier, to jest rzecz niebywała i ona naprawdę zasługuje na kontynuację. Panie ministrze, to co będziemy mieli z tego kandydowania w takim razie, jeżeli już się dokonały rzeczy niebywałe? Proces transformacji. Przecież tworzymy nowe technologie. Jest nowy program i projekt związany z czystymi paliwami w Jastrzębskiej Spółce Węglowej poprzez JSW Innowacje. W Lubelskiem też będzie... To wszystko będzie... pan premier. I to jest, nie, to jest element, co do którego pan premier nas mobilizuje i inicjuje. No ale gdyby pan premier nie kandydował z Katowic, tylko z Kielc na przykład, albo Wrocławia, czy Warszawy, to co, ten program by się nie dokonał? Program dla Śląska jest, można powiedzieć, jego autorskim pomysłem, dlatego uważam, że zdecydowanie nie tylko ma prawo wystartować ze Śląska, ale ja się bardzo cieszę, że taką decyzję podjął. Najlepszy lider. Coś go zdradza, może ciągnący się za nim spadochron. Absolutnie. Adam, to jest nieprawdziwe określenie i tak Mateusz Morawiecki jest szczerym i dobrym liderem, autentycznym tutaj liderem na Śląsku. To naprawdę wzruszenie odbiera mi mowę. Adam Gawęda. A to się rzadko zdarza. Nowy, nie tak nowy już, ale... wiceminister energii. Był naszym gościem dzisiejszego poranka. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Wzajemnie miłego dnia życzę. Radio Piekary.